Apokalipsa Abrahama. Co takiego zawiera Apokalipsa Abrahama? Czy to jest koniec świata? Jak będzie wyglądał koniec świata? Koniec praktycznie istnienia ludzkości? Czy znajdują się tam jakieś zapisy, które może, możemy odnosić do czasów współczesnych i tego, co nas czeka, tak? Czy jest tam jakaś ukryta przepowiednia? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij, że wycofana dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj Apokalipsa Apokalipsa Abrahama. Tutaj będę się posiłkował też informacjami z Wikipedii, tak, no bo jest to dosyć skomplikowana apokalipsa i skomplikowana jakby sprawa w ogóle jeśli chodzi o apokalipsę. Natomiast wiele osób uważa, że tak naprawdę w tej apokalipsie znajdują się znaki, czy też informacje dotyczące końca świata. Tam jest zawarta jakby przepowiednia, którą należy odczytać, ale czy tak jest, to zaraz zobaczymy. Apokalipsa Abrahama, czyli apokryf bazowany na Starym Testamencie. Dzieło to przed Trwało jedynie w tłumaczeniu starocerkiewno-słowiańskim, czyli no ciężki tak naprawdę język, dokonanym po roku 900. Wersja pierwotna powstała prawdopodobnie pomiędzy rokiem 79 a 81 to i tak jest cud, tak, że jakiekolwiek po prostu są wzmianki, informacje że, ona, że jeszcze po prostu istnieje tak, praktycznie przez tyle czasu no to i tak już praktycznie jest cud no i teraz Apokalipsa Abrahama jest podzielona na pięć części na wzór tory, w pierwszej z nich autor krytykuje przymierze Izraela z Babilonią Persją, Grecją czy Rzymem, które doprowadziły dom ojców do ruiny w drugiej części jest odpowiedziana wędrówka Abrahama na górę Choreb, w której to towarzyszy Abrahamowi um, anioł Jael czy Jael, jak niektórzy po prostu czytają. Trzecia część opisuje złożenie ofiary na górze choreb oraz kuszenie Abrahama przez upadłego anioła Azazela no i tutaj jest ciekawa tak naprawdę historia, tak, kim był ten upadły anioł Azazel, no ale to zaraz do tego wrócimy, w czwartej części Abraham przebywając w niebie ogląda w siedmiu wizjach historię świata i przyszłość swojego narodu piąta część opisuje dziesięć plak mających poprzedzić czasy ostateczne, po których nastąpi zwycięstwo sprawiedliwych i kara na grzeszników, tak I tutaj też jest tak kluczowa ten, informacja ten zapis, także piąta część opisuje dziesięć plag mających poprzedzić przedzieć czasy ostateczne, po których nastąpi zwycięstwo sprawiedliwych i kara na, grze kara na grzeszników, tak? Czyli te 5, praktycznie te 10 plag, tak, właśnie to jest najbardziej ciekawa informacja, co tak naprawdę nas może czekać, jakie to będą plagi, które właśnie dotkną ludzi na całym świecie. Natomiast tak, jeśli chodzi o tego upadłego opa anioła, tak, tego Azazela, kim był właśnie ten Azazel, zaraz tutaj Wam przedstawię historię tego Azazela. Azazel to był upadły anioł występujący zarówno w mitologii hebrajskiej, jak i muzułmańskiej. Znany również pod imionami Azazel, Hazazel i Asesello. Jego imię oznacza: Bóg umacnia, a z hebrajskiego ten, który się oddalił. Według Maurizio Boussino, Azazel, Azazel był pierwotnie semickim bogiem, trzód, a dopiero w późniejszym czasie został zdegradowany do rangi demona. Natomiast inny tutaj naukowiec, Bernard Bamberger, twierdzi, że był on pierwszym upadłym aniołem. Inny naukowiec uważa go za demona drugiego rzędu i strażnika kozich stad. Święty Ireneusz sądził, że, mimo upadku, jest wciąż potężnym aniołem. Tak, że są po prostu potężnym aniołem. No i teraz, jakie tu były wierzenia hebrajskie, jeśli chodzi właśnie o tego anioła? W Targumach jest uznawany za kozła ofiarnego. Natomiast w Księdze Kapłańskiej, jest demonem pustym, któremu Aaron poświęcił jednego z kozłów ofiarnych. Od tamtej pory podczas Kipur wypuszczano na, wypuszczano na pustyni judzkiej kozła, który był ofiarowany Azazelowi. W Zocharze dosiada węża i jest wodzem chóru anielskiego, do którego należą niżsi aniołowie. I tak by było, jeśli chodzi o a tego Azazela, właśnie. Tak, i ta sytuacja. Natomiast wróćmy tutaj jeszcze do apokalipsy Abrahama. Tak, do tej apokalipsy Abrahama. Głównym wątkiem teologicznym apokryfu jest stare przymierze. Naród izraelski, niewierny wobec przymierza z Jahwe ściąga na siebie w ten sposób różne kary. No i tutaj niektórzy tak odnoszą to na przykład do ewentualnej sytuacji, która ma miejsce na Bliskim Wschodzie. Konflikt między Iranem a praktycznie a Izraelem, tak? Że to mogą być te po prostu jakby wiele osób dzisiaj interpretuje praktycznie ten, tą apokalipsę Abrahama w kontekście tych wydarzeń, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie, tak? Że to właśnie może ta być jakaś kara, czy po prostu ta, te plagi, które były zapisane właśnie w tej apokalipsie, to mogą one teraz praktycznie mieć miejsce na Bliskim Wschodzie. No i teraz tak. Apokalipsa Abrahama zachowała się dnie w tłumaczeniu, tak powiedziałem, tutaj starocerkiewno-słowiańskim, które zawiera kilka interpolacji oraz retusz dokonany w duchu gnostyckim. Na podstawie faktu, że dzieło ma wiele cech wspólnych z utworami związanymi z kołami esyńskimi czyli tutaj księga Henocha, Księga Jubileuszów, czy Testamentem Mojżesza można wnioskować, że jego autor być może również był Eseńczykiem, czyli to jest skazanie praktycznie na rodowu, tak tego człowieka, który praktycznie stworzył tą księgę, tą apokalipsę Abrahama. Tak powiedziałem, dzisiaj tak naprawdę wiele osób odnosi tak, się do tej sytuacji, która ma miejsce na Bliskim Wschodzie, gdyby doszło na przykład tam do wybuchu wojny, do jakby apokalipsy Abrahama, tak? Że ta apokalipsa praktycznie ona y, teraz się zrealizuje, tak? Ona się praktycznie teraz z, zrealizuje. No i y, m, może by dojść, do, dojść praktycznie do tragedii, tak? Jeśli chodzi o Bliski Wschodnią, gdyby na przykład Iran użył bomby atomową i zrzucił ją na Izrael, tak? Zobaczmy sobie, co by było praktycznie. No, rzecz nie bywała. Y, także napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie? Co na ten temat myślicie? Czy według Was rzeczywiście ta apokalipsa Abrahama ona się wypełni, czy też nie? Natomiast jeszcze tutaj, wracając, czym jest tak naprawdę apokryf, tak? No, a pokryw jest to określenie używane obecnie głównie w kontekście religijnym wobec ksiąg o tematyce biblijnej, uważanych uważany za nienat, to, nienatchnione i co, i co za tym idzie, nie wchodzących w skład kanonu Biblii. W szerszym zakresie oznacza dzieło o niepewnej, podejrzanej autentyczności, np. przypisywane Plutarchowi traktat o wychowaniu dzieci, tak? Tak właśnie wygląda, jeśli chodzi o apokryw. Natomiast ta Apokalipsa Abrahama. Niektórzy, mówi tak pra... niektórzy mówią, że tak naprawdę jest kilka wersji tej apokalipsy Abrahama, i że jakby ludzie nie znają tej właściwej wersji, jeśli chodzi o Apokalipsa Abrahama, że tylko po prostu ta jedna krąży w obiegu. Natomiast ta, ta właściwa, ta prawdziwa nie jest przedstawiona światu, tak żeby ludzie po praktycznie nie poznali, co może się wydarzyć, tak? Jak będzie wyglądał ta, ta Apokalipsa, jak wyglądał będzie ten koniec świata. No te plagi, no to teoretycznie możemy już odnieść do, do czasów współczesnych, tak? Zobaczmy sobie, co się dzieje w Australii. Pożary, które zdławiły praktycznie ten państwo, tak? tę tą wyspę. 500 milionów praktycznie zwierząt zginęło na skutek tych pożarów. Ogromna tragedia mnóstwo ludzi potraciło domy, mieszkania, też bardzo dużo przecież ludzi zginęło praktycznie w wyniku tych pożarów, a ile będzie ludzi jeszcze chorować, tak, na skutek smogu, na, na skutek po prostu innych chorób, tak, tutaj nowotworów ze względu na zanieczyszczone powietrze, więc można powiedzieć, że po części te plagi się realizują, zobaczmy sobie, tak, Brazylię, pożary praktycznie, tak, potem powodzie w Europie, zimy praktycznie, tak, stulecia czy śnieżne zimy, które nawiedzają Stany Zjednoczone, Czyli rzeczywiście można powiedzieć, że te plagi praktycznie one już mają miejsce, tak? Swego czasu była przecież historia, gdzie ptaki spadały praktycznie z nieba, tak? Tak, by powietrze było zanieczyszczone. To było jakby, wiele ludzi to było przerażone jakby tą wizją. Co się działo praktycznie, że znajdowali całe po prostu, tak? Tutaj dziesiątki czy setki praktycznie ptaków. Potem były prowadzone badania naukowe, co się stało. Kolejne plagi, no to na przykład w, jeżeli ropa naftowa wypłynie na oceanie jakimś, tak? Jeżeli tutaj ten odwiert nie jest prawidłowo zabezpieczony, albo na przykład tutaj tak dojdzie do jakiegoś wypadku, i później, no to praktycznie zabija całe środowisko, tak? Te zwierzęta, rośliny, jeśli chodzi o wodę, oceany, jeśli chodzi o tutaj właśnie ten, tą, tutaj te zbiorniki wodne, czyli te praktycznie plagi nawiedzają już ludzi, tak? Zobaczmy sobie tutaj sytuację, tak? A więc tej oczyszczania ścieków, oczyszczania wody Czajka w Warszawie, która pompowała cały czas praktycznie te ścieki do, tutaj do Wisły, tak? No rzecz nie bywa. Później to wszystko praktycznie zostało zastopowane, tak? Ale ile tych ścieków praktycznie każdej sekundy wpływało do rzeki, tak? A przecież to wszystko tworzymy praktycznie to jest jeden ekosystem, tak? To wszystko się zazębia, to, że ta, 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 ta po prostu ta rzeka biegnie dalej, ale to nie oznacza po prostu, że no to wszystko praktycznie żyjemy, tak? W tym i funkcjonujemy. Tym bardziej ludzie powinni dbać jakby tutaj jeśli chodzi o ekologię. Także zobaczymy, czy rzeczywiście ta apokalipsa Abrahama się zrealizuje, jeśli na przykład chodzi o Bliski Wschód, czy to już teraz jest ta apokalipsa, czy też nie. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!